Siemaneczko widzowie, tutaj oczywiście Addikson i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku, tak jak widzicie po tytule, no i też informowałem o tym w poprzednim odcinku, zrobimy sobie polowanie na Halando. 9 zł się znalazło, też mam trochę tych gemów, no to się no je wyzeruje. Wyzeruje na te paczki, będzie 4 szanse na Halando. No jak go trafi, będzie zacnie. Jeżeli nie trafię, no to trochę będzie letkie w kur, ale się przeżyje, co najwyżej się przeżyje, bo edycja i tak się kończy. No ale taki Haaland, kurczę, do składu BVB by się na pewno fajnie wkomponował. No i nie przedłużając, zapraszam też na Instagrama po więcej FIFA Mobile. I lecimy. Zaczniemy sobie od składu. 195 overall też oczywiście będzie upgrade w przyszłym tygodniu. W sumie no, no dzisiaj mamy niedzielę. No to nie wiem, gdzieś może w środę, czwartek zobaczymy jak to będzie. Będzie upgrade tego składu. Ponad 250 milionów mam. No taki można powiedzieć mój rekordzik z wszystkich edycji, bo jeszcze w żadnej edycji tyle tych końców miałem, no tutaj ponad 250 milionów się uzbierało. Też jedna zmianka wpadła, oczywiście jest Hummels, został trafiony. No już ostatnia paczka była 10 z kartą 99+, no i ten Hummels był gwarantowany, no to udało go się trafić normalnie. Fart dopisał, ale zobaczymy, czy fart dopisze w dzisiejszym odcinku i czy się uda tego Halanda trafić. No składzie się jak składzie. No zmianki oczywiście będą, jak będę sobie już przeprowadzał zmiany, ten upgrade, no to oczywiście tutaj padnie Guerreiro z poprzedniego eventu. 106 overall. No trochę właśnie jest tak, że niestety ma skill boost chyba reakcji, no ten ma Guerreiro crossinga, taki sam skill boost jak Piszczu, no to tutaj mógłbym na przykład zostawić tego Guerreiro, no ale idę w, można powiedzieć, najlepszy możliwy skład BVB. To tutaj oczywiście wpadnie ten lepszy Guerreiro, ale kurde, z chujowszym skill boostem. No też tutaj te skill boost oczywiście będzie trzeba ulepszyć. Te 250 milionów, które mam, no to to i tak jest za mało, bo naprawdę na te ulepszenie tych skill boostów to potrzeba tych końców a końców. Bo większość skill boostów mam pojedynczych, taki jak marking teraz właśnie doszedł dla Hummelsa, tak miałem właśnie wcześniej Zagadu, który miał kapitana. No ale za to mam tutaj dwa skill boost, dwie karty pod jeden skill boost, pod ten long passing Sancho i Hazard. No tak, kurczę, pozostałe skill boostem to można powiedzieć pojedyncze, bo też tutaj crossing odejdzie. A może będzie tak, że dojdzie Haaland, a Haaland ma ten no end later second strikera, no ale nie ma co liczyć. Z moim fartem no to wątpię, że się uda trafić jeszcze na dodatek za pieniądze, no to wątpię, że się uda tego Haalanda trafić. Bo tutaj właśnie ten Royce ma second strikera, no można powiedzieć każda karta inny skill boost ma, no to tych końców to jest za mało, żeby to wszystko ulepszyć. Nie wiem, na 24 na pewno będę mógł te skill boosty wszystkie ulepszyć, bo tu na przykład mam takie agility, w sumie agility już nie będę liczył, ale taki box to box, w sumie co ja powiedziałem, jak agility nie będę liczył, to samo jakbym trafił tego Haalanda. No oczywiście jeżeli się nie uda trafić tego Haalanda no and later, no to kurczę, agility będę musiał ulepszyć, bo z tym Haalandem już zostanę. Na pewno gruby upgrade składu. Też tych rank-upów będę mógł trochę narobić. To na samych rank-upach kilka overall na pewno wpadnie. Trochę legendarek przybyło. Skąd aż tyle? 900, kurde, 13 pogięło. Ale skąd? Skąd tyle? No, ostatnie pay to win, no taki prezent ode mnie dla mnie, w sumie prezent ode mnie dla EA. No zobaczymy, to się kurde to wzróci z tym Haalandem, bo jeżeli nie, no to jak ostatnie pieniądze jakie wydałem na tą grę to były. I, bo naprawdę tutaj 95 zł wydałem na tego pasa,
No niech mają, bo tu tych naprawdę legendarek jest dużo, no to też trochę można powiedzieć się opłaca. No ale edycja się kończy, no to w sumie się nie opłaca. No tutaj mamy też na końcu Lewandowskiego na 20 rankapach 118 overall, no to też tutaj końce za niego wpadną, jak go odbiorę, bo 40 czy tam nie, 30, 35 chyba milionów kosztuje. No to nawet jak ja odbiorę, no to sprzedam go za 30, to też do tych, można powiedzieć, 300 milionów się zbliżę. Bo też tutaj jest ten Van Bissaka, no to naprawdę tutaj tych końców trochę jeszcze przybędzie. Dobra, chyba lecimy. A, jeszcze szybko do tego pre-season wbiję. Bo wczoraj też farcik sobie dopisał. Udało się trafić Neymara 116, to też właśnie za tego Neymara chyba 17 milionów wpadło. Bonucciego trafiłem, to też ten 7 czy to 8 milionów za niego wpadło. To też tutaj fajny farcik dopisał. No ale zobaczymy, jak to będzie z tym Haalandem, z tymi czteroma szansami na niego. Czy się uda go trafić, bo jeżeli nie, no to naprawdę to będzie trochę aż przykre. Albo i nie, bo kurwa. Pay to win w tej edycji. Czas rozpocząć. Ostatnia paczka, jaką kupię. Jeżeli naprawdę już, jeżeli nie uda się tego Haalanda trafić, to były ostatnie pieniądze, jakie wydałem na tą grę. Oficjalnie, normalnie. Jeżeli oczywiście nie trafi, jeżeli trafi, no to już będzie pod takim znakiem zapytania. Może coś wydam, może nie, ale Haaland musi być trafiony. No serio, kurwa. Hasło ty kurde podaj teraz mnie. Jeszcze tutaj hasło jest potrzebne. Dobrze czy niedobre hasło, bo w sumie kurde. No. Dobra, zapłacono. No zobaczymy, czy było warto, czy nie było warto. Pierwsza paczka, mniej niż 1%. No jak były pak openingi w poprzedniej edycji, był ten, pamiętam, Royce, trafiłem z tych paczek pay to win. Był Royce, trafiłem, Zagadu chyba w tej pierwszej trafiłem. No zobaczymy, jak to będzie z tym Haalandem. Pierwsza paczka i nie, niestety nie. 200 śnieżek w sumie na dwie paczki. Pierwsza paczka niestety bez karty. Tutaj mamy drugą paczkę, 1000 pointów, no i do tego może Haaland, może nie. Nie wiem, tutaj jest chyba 2%, czy mniej niż 2%. I teraz zobaczymy i oczywiście tylko same punkty. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Lecimy z trzecią paczką. I lipa. Tylko milion końców. No i ostatnia paczka z ostatnią nadzieją. Ostatnią iskierką, bo już gemów nie mam. Gemów mam tylko na jedną paczkę. No kolejna to już 12,5 tysiąca. 4000 punktów. No i zobaczymy. No zobaczymy. Będzie czy nie. Nie. No to kurwa, ostatnie pieniądze, jakie wydałem na tę grę, bo kurwa nie warto. Nie warto po prostu nic. Nie warto było, tak kurde, ten stonoga. No nie warto było. To jest jakieś kurwa nieporozumienie. Nie warto było, kurwa. Nie warto było zrobić nic. Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. No nie polecam. Ostatnie pay to win. Pierdolę, no to wydałeś grę, kurwa, pieniądze. Bo to jest hit normalnie, kurwa. No. Nie ma ani... Nie ma Haalanda, nie ma 9000 gemów i chuj. Nie, no naprawdę. Lipa totalna. No kurde, dziwe kurwa Żydy z Kanady. No tutaj teraz 10%, czyli no można powiedzieć 1 na 10 paczek. Ale co z tego, jak ja już tutaj nie mam gemów, bo potrzeba
niestety 10,5 tysiąca gemów lub 5 tysięcy FIFA pointsów. No cóż, mówi się trudno, żyjemy dalej, gramy dalej. No ale no kurde, niestety Haaland nietrafiony. I chuj. Zostajemy z Haalandem właśnie tym, o. Dobra. Z mojej strony chyba byłoby to tyle. Kolejny odcinek to oczywiście będzie upgrade tego składu za ponad 250 milionów. No zobaczymy wtedy, jaki tutaj overall wykręcimy, bo 200 to na pewno pęknie i to na luzie. Może 210, kto wie, jeszcze tych końców trochę wpadnie. Trochę jeszcze może jakoś z eventu się na tym na markecie, no to nic nie zarabiam, bo też na Instagramie do mnie piszecie, jak ja mam tyle tych końców. No po prostu przez granie eventów, przez taki farcik, bo się uda tutaj Neymara trafić, czy ostatnio był Nkunku 116, to też te 7 milionów padło. No jakoś te końce wpadają bez żadnych inwestycji, bo naprawdę można na markecie fajnie zarobić, no ale to równa się tym, że trzeba naprawdę trochę tego czasu poświęcić na snajpieniu tych kart, czy nie wiem, no. No na snajpieniu, później na wystawianiu, no wiadomo. I tam trochę tych końców też można zdobyć, no ale coś za coś, jak to mówią. No u mnie wszystko zdobyte poprzez pay to win. Podkreślone. A tak na poważnie, no to jakoś się zarabia. Dobra, pozdro ją, no i do kolejnych odcinków. Narka.